Nie żyje mama Grzegorza Damięckiego. Jej dokonania artystyczne zostaną w pamięci Polaków na zawsze. Mało która rodzina w naszym kraju mogła pochwalić się tak bogatym dorobkiem aktorskim jak Damięccy. Niestety teraz familia ta jest pogrążona w żałobie. Zmarła bowiem mama Grzegorza Damięckiego, która była wybitną reżyserką. Barbara Borys-Damiencka odeszła w wieku 85 lat. Informację o jej śmierci podał jej partyjny kolega. Nie żyje mama Grzegorza Damięckiego, Barbara Borys-Damiencka. Tę tragiczną wiadomość przekazał dziś po południu Borys Budka, jeden z liderów Platformy Obywatelskiej, z którą od lat związana była Barbara Borys-Damiencka. Jednocześnie nie podał on żadnych szczegółów dotyczących zgonu kobiety. Czule ją za to pożegnał. Postać nietuzinkowa, oddana kulturze i drugiemu człowiekowi, czytamy we wpisie Budki. Barbara Borys-Damiencka w polityce. Mama Grzegorza Damięckiego co prawda zaistniała w świecie kina i telewizji, ale ostatnie kilkanaście lat swojego życia poświęciła na politykę. Niemal od samego początku tej działalności była związana z Platformą Obywatelską. Od 2007 roku pełniła funkcję senatora. Piastowała aż 4 kadencje. Do końca czwartej z nich niestety nie dożyła. Przygodę z polityką zaczęła jednak już w 2004, gdy startowała do Parlamentu Europejskiego. Nie udało jej się jednak do niego dostać. Barbara Borys-Damiencka, kariera. Mama Grzegorza Damięckiego pozostawiła po sobie także ambitny dorobek reżyserski. Stała chociażby za wieloma spektaklami wystawianymi w ramach teatru telewizji. Współtworzyła również większość telewizyjnych występów kabaretu starszych panów. Mało kto może o tym pamiętać, ale Barbara Borys-Damiencka reżyserowała także legendarny program 5:10:15. Przez dekadę była także dyrektorem Teatru Syrena, z którego odeszła w 2007 roku, gdy uzyskała miejsce w Senacie.